Wrazumienie zaprosił nas burmistrz Radzymina na inaugurację nowego roku szkolnego w przedszkolu. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam serdecznie. Panie burmistrzu, jak długo trwała budowa tego pięknego przedszkola? Niecałe 6 miesięcy. 26 lutego otrzymaliśmy pozwolenie, prawomocne pozwolenie budowlane na ten budynek, wtedy wbito pierwszy szpadel. W marcu, kiedy rekrutowaliśmy tu dzieci, była tutaj dziura w ziemi, no a dzisiaj mamy skończony i oddany do użytku obiekt. Panie burmistrzu, ile dzieci może uczyć się w tym przedszkolu? Przedszkole posiada 9 oddziałów, salę gimnastyczną, plus zaplecze administracyjne i cateringowe. W sumie 250 dzieci w tym momencie w tym przedszkolu się uczy. 7 oddziałów jest całodziennych, 9 oddziałów 4 oddziały 5-godzinne. Sale bardzo piękne, standardy najwyższe. No, staramy się równać do góry. W Radzyminie udało nam się w tym roku to, co w bardzo małej ilości miejsc się udaje, czyli każdy rodzic, który chciał chodzić do przedszkola i otrzymać opiekę całodzienną, taką opiekę otrzymał. 2 lata temu gmina Radzymin oferowała 300 miejsc całodziennych w przedszkolach. W tym roku tych miejsc zaoferowaliśmy ponad 1000 i to była liczba wystarczająca do tego, żeby każdy rodzic, który chciał się ubiegać w takie miejsce otrzymał. Na pewno był spory. Jak gmina poradziła sobie z tak dużą sumą inwestycyjną? Ta inwestycja kosztowała nas nieco ponad 4,5 miliona złotych. Oprócz tego w okolicy zrealizowaliśmy drogę, media, parkingi dla tego przedszkola. Wokół przedszkola znajduje się prawie 60 miejsc parkingowych. To też bardzo ułatwia funkcjonowanie tej placówki. Gmina Radzymin w ciągu 3 najbliższych lat zamierza przeznaczyć na inwestycje w oświatę prawie 40 milionów złotych. To jest jakby cena i koszt tego, że chcemy być miastem przyjaznym dla rodziców, przyjaznym dla całych rodzin. Chcemy, żeby wszyscy uczniowie mogli chodzić na jedną zmianę. A to jest początek i pierwsza oddana inwestycja z całego cyklu inwestycji oświatowych, które gmina razem planuje i realizuje. Przedszkole to nie tylko budynek, ale również plac zabaw i piękny teren wokół przedszkola. Tak, ta działka ma około hektara. Mamy tutaj sporo przestrzeni przed budynkiem, mamy plac zabaw i wkrótce pojawią się nasadzenia drzew, także ten teren jest bardzo fajny dla przedszkola, bezpieczny, z dala od kiełku miejskiego. W pobliżu są stadniny koni, także miejsce idealne do rozwoju dzieci. Można postawić tezę, że Radzymin to miasto przyjazne rodzicom i dzieciom. Tak, chcemy i robimy wszystko, żeby Radzymin był miastem przyjaznym dla całych rodzin. Mamy wielu młodych mieszkańców i spodziewamy się, że będziemy mieć jeszcze wielu młodych mieszkańców i chcielibyśmy, żeby tym młodym rodzinom dobrze się w Radzyminie żyło, żeby nie był to przystanek na chwilę, tylko żeby chcieli zostać tutaj na dłużej. Hej, me kochane miasto, wdzięczna ci jestem bardzo, żeś ty mnie budowało, żeś ty mnie budowało mury, mi dałeś twarde. Żeś ty mnie budowało, żeś ty mnie budowało mury, mi dałeś twarde. Mury mi dałeś twarde. Okienka przezroczyste, niebieski daszek ładny, niebieski daszek ładny i te podłogi czyste. Niebieski daszek ładny, niebieski daszek ładny i te podłogi czyste. I te podłogi czyste. A sale kolorowe. Piękny plac zabaw mamy, piękny plac zabaw mamy, bujawki odlotowe. Piękny plac zabaw mamy, piękny plac zabaw mamy, bujawki odlotowe. Pani dyrektor, nowy budynek, ale przedszkole z historią. Tak, jest to budynek bardzo nowy, nowoczesny, bardzo wyczekany, dlatego że poprzednia nasza siedziba istniała od 1979 roku i była taką prowizorką wystawianą na 15 lat.
jak widać, przetrwała ta siedziba trochę dłużej. Przedszkole ma swoje bogate tradycje, mamy swoją historię. To jest przedstawione tutaj w holu głównym, można to zobaczyć na wystawie fotografii. Nowy budynek bardzo sprostał naszym oczekiwaniom, jest piękny, wygodny, nowoczesny. Mamy obecnie w nim 9 sal dydaktycznych, salę gimnastyczną, gdzie się będą odbywać również zajęcia z integracji sensorycznej. Mamy gabinety dla logopedy, dla psychologa, dla pedagoga specjalnego. Mamy strefę administracyjną i mamy przygotowaną strefę kuchenną, żeby uruchomić kuchnię. Będziemy wydawać docelowo 460 posiłków dla dzieci. Teraz, w chwili obecnej, mamy firmę cateringową, która wygrała przetarg. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Współpraca układa się pomyślnie. Budynek, jak widać, jest kolorowy, uśmiechnięty już na wejściu. Myślę, że będzie nam się świetnie pracowało. Będziemy wciąż podnosić jakość świadczonych usług. Mamy własną wytwórnię prądu, wobec czego tego prądu nam nigdy nie zabraknie. Są zastosowane bardzo ciekawe rozwiązania, na przykład solary zamontowane na dachu do podgrzewania ciepłej wody. Mamy odprowadzenie wód deszczowych z placów zabaw i specjalny wybudowany pojemnik, taki zbiornik powiedzmy na wodę, z której będziemy mogli też czerpać do podlewania upraw, traw w ciągu suchych dni. Także mam nadzieję, że ta praca tutaj na pewno, praca w tym przedszkolu będzie przyjemnością, z przyjemnością przychodzimy już w tej chwili do pracy. No i jest to miejsce, gdzie będą nowe inspiracje się rozwijać. I dzieci mogą spokojnie, rodzice i ich dzieci spokojnie będą mogły spędzać czas. Tak, myślę, że spokojnie. Mamy czynne od godziny 6 rano do 17. Utworzyliśmy w tym roku taką grupę świetlicową, która funkcjonuje od godziny 17 do 18.30, dlatego że niektórzy rodzice pracujący w stolicy mają problem z dojazdem i żeby się nie spieszyli stojąc w korkach, nie denerwowali, wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom i mamy taką grupę. Spojrzyj z miłością na to przedszkole. Obdarz wszystkie kobiety błogosławieństwem. Wysłuchaj modły, które zanosimy do Ciebie wraz z domownikami, pracownikami, dziećmi. Udziel im pokoju, radości w Duchu Świętym. Projekt przedszkola to duże wyzwanie dla architekta. Owszem, głównie z tego względu, że musimy dostosować nasze myślenie do jakby wymagań takich troszkę wyobrażonych sobie małych dzieci. No, każdy z nas kiedyś był małym dzieckiem, więc coś tam sobie przypomina i wie, że na pewno inne rzeczy się podobają dzieciom, inne dorosłym. I to później mocno wpływa na przynajmniej ten zewnętrzny wyraz przedszkola. No, chcieliśmy tak to zrobić, żeby to się podobało dzieciom i jak słyszałem, podobno się to udało, że dzieci lubią tu przychodzić. Także to chyba tyle, co mogę powiedzieć o tym naszym kliencie, który... Zresztą myślę, że obiekt, jak z daleka się go widzi, to można się domyślić, że na pewno nie jest to jakaś poważna instytucja dla osób dorosłych, tylko coś, gdzie dzieci się będą czuły dobrze. Pełniłam rolę inspektora nadzoru na tej budowie i od początku razem z panem architektem staraliśmy się dostosować ten obiekt do wymagań dzieci i pogodzić to wszystko z przepisami, bo to jest najtrudniejszy element. Przepisy de facto bardzo skromnie mówią o dostosowaniu obiektów różnego rodzaju do potrzeb dzieci, a tutaj wszystko musi być mniejsze, bardziej wytrzymałe i przede wszystkim bezpieczne. No poza tym dosyć trudna realizacja z uwagi na tempo, tak jak Państwo wiecie, w lutym, tak jak powiedział Pan Burmistrz, była tu dziura w ziemi, a w tej chwili no to możemy sami zobaczyć jak jest i myślę, że to będzie najlepszą nagrodą dla nas za naszą pracę, uśmiechy dzieci i satysfakcja rodziców i w ogóle satysfakcja środowiska. Budynek XXI wiek, na dachu panele słoneczne, ale słyszałem również, że są inne niekonwencjonalne rozwiązania oszczędzające energię. No teraz tak, no jest tutaj na przykład wentylacja z rekuperacją ciepła, tak żeby ograniczyć
no, ilość ciepła, którą trzeba dostarczyć do przedszkola, także to zużyte ciepło wykorzystujemy raz jeszcze. No przede wszystkim także okna, ściany i sufity spełniają normy izolacyjności na 2001 rok, tak, które są bardzo wysokie. No i co jest taką podstawową rzeczą, no budynek jak gdyby korzysta z natury, czyli ze słońca, które oświetla salę zarówno od wschodu, jak i od zachodu. Tak był projektowany, żeby słoneczko wchodziło do środka, mimo że to jest dosyć duży obiekt i czasami trudno zaprosić słońce do takich większych zakamarków, no ale to w miarę się udało. Tak. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję również. Dziękuję bardzo.